Hej, hej! Z tej strony Marcin Krzyszewski z Kalpapady, z najdłuższej drabiny, która tak się ledwo opiera o ten bez. Zbieram kwiatki do koszyczka, w którym położyłem sobie tkaninę taką, żeby mi cały pyłek nie zleciał przez koszyk. Kwiatów jest zatrzęsienie, jak co roku w Kalpapadzie. Tak to wygląda. Tam następne, tu następny, wszystko do obskoczenia. No, tak to wygląda. Zrobiło się pochmurnie, więc korzystam z ostatnich chwil przed jakąś burzą wielką. No i opróżniam suszarnię słoneczną, po czym ładuję świeże kwiaty. Ulewa powinna być chwilowa, jutro znowu wyjdzie słońce i wysuszy kolejną porcję kwiatów. Pokażę Wam zaraz, jak to wygląda, jak już kwiaty trafią do suszarni i po tym, jak już wyschną, też nagram filmik, bo mam wysuszoną partię, którą chcę Wam pokazać. Dobra, bezczarny zebrany, świeży, wsadzony do suszarni, rozłożony. No to, co jest takiego drobnego pozostało, to jest na tej szmatce, która była w koszyku. Po szewce właściwie od poduszki. Tutaj jest taka szuflada, która ma kwiatki. I tutaj ta resztka, która podczas nakładania kwiatów bzu spadła nam na to linoleum. I to było jeszcze niewysuszone, więc zostało wysypane na poszewkę od poduszki. I ta poszewka od poduszki też służy do zbierania właśnie różnych ziół, takich już podsuszonych. Do środka można je włożyć, coś bardzo sypkiego, i włożyć na ostatnią szufladę suszarni. No, także do tego można to też wysuszyć. Można to oczywiście od razu wrzucić do kubka i zaparzyć i mamy natychmiast już herbatkę ze świeżo zebranych kwiatów. Te kwiatki, które już były wysuszone, do takich paczek trafiają. Kwiat bzu 2021, czerwiec. Początkowo, jeżeli to byłoby niedosuszone, czyli złapałbym za taki o gruby fragment i ten gruby fragment by nie strzelił, tylko się miękko wyginał, to znaczy, że jest jeszcze wilgotność w nim. I w momencie, kiedy ładuję do suszarni bez, czy w ogóle cokolwiek mokrego, świeżego, to zawsze te susze podeschnięte lądują na dolnych szufladach. Ta suszarnia działa tak, że powietrze wlatuje od spodu, jest rozgrzewane i wylatuje górą, więc nie chciałbym, żeby wilgoć, która wychodzi z tych świeżych ziółek, trafiała do tych suchych. Dopiero wtedy, kiedy mam całą suszarnię już względnie z suchych rzeczy, to mogę dać takie torebki na samą górę. Tutaj mam tą pokrzywę, ją przełożę teraz na dolną szufladę. Dobra, ale to jest już całkowicie wyschnięte, więc nie będę tego dosuszał. Trafia to do takich pudeł. Ja je kupiłem na OLX-ie. Udało mi się je wyhaczyć. Tutaj trafiają. Do tego też wrzucam w kopercie zaklejone, zabezpieczone hydrożel. Teraz mam się go przynieść, więc tutaj nie pokażę, jak to wygląda. Ale to jest proszek. To na kilogramy się kupuje na Allegro. Dwie paczki wrzucam w ten sposób. Hydrożel wrzucam gdzieś tu z boku. On absorbuje wszelką wilgotność, która ewentualnie mogłaby jeszcze tam zostać. Nie? Zamykam pudło szczelnie. No i co najważniejsze, to trzeba je opisać. Jeżeli chodzi o opisywanie pudeł, ja wstępnie kiedyś tam zacząłem pisać na nich pisakiem bezpośrednio. To się nie sprawdziło, bo potem zauważyłem, że muszę zmywać te napisy, bo zmienia się tam coś, zawartość i tak dalej. W tej chwili stwierdziłem, że robię to w ten sposób. To jest taśma do malowania, taka do zabezpieczania przed malowaniem różnych rzeczy, malarska chyba, papierowa, i na niej piszę, suszę. Suszę i to już jest ósme pudło, jest susza 8. Tak. Zawsze dobrze z tej strony to mieć, bo jak jest zima i pudła są sztywne, to ciężko je otworzyć. Więc jak je zdejmujemy,
to od razu możemy łokciami się zaprzeć tutaj i sobie tutaj odchylić. Dobra, sprawdzone, hermetyczne. Dobrze, pozostaje w telefonie wpisać w legendę, co jest w pudle numer 8. Jak z czarnego 2021 i wiem, co jest gdzie. Tyle. Co jeszcze? Pudła trafiają pod suszarnię. Tutaj deszcz nie pada, poza tym one są hermetycznie zamknięte. W jednym pudle są opakowania, takie, do których chowam suszę, a to pudło jest kolejne, zapełniane po prostu pudło z suszami. Tu jest jeszcze trochę miejsca, więc to zostanie. A do pracy przydają się właśnie koszyki. Przewiewne koszyki, przynajmniej kwiaty, warto zbierać tak, żeby ich nie ściskać, więc żadnych misek, tylko właśnie do koszyków przewiewnych. I też nie tak, że ugniatamy i potem rozkładamy, tylko luźno je wrzucamy. Mi się jeszcze przydaje kawałek drucika, tak wygiętego, bo podwieszam sobie, jak wchodzę po drabinie wysoko na drzewa, to się przydaje zahaczyć to o szczebel czy o gałąź drzewa. I tak to wygląda. Jest późne popołudnie. W suszarni spadła temperatura do 35. Robi się parno i nie wiem, czy nie będzie padać za niedługo. Takie chmurki naszły. Tylko zaszło słoneczko. Przychodzę do suszarni. Przychodzimy i wyjmujemy szuflady. Najpierw trzeba było umyć linoleum. Taki kawałek docięty. Widać, jak ma zagięte rogi, bo on przykrywa ten stoliczek. I tu jest ta multifunkcyjność. Więc ten mały kawałek linoleum jest stosowany po umyciu w taki sposób, żeby właśnie spadały wszystkie te drobne pyłki i kwiatki na niego. Tu można go zdjąć, wygiąć i wsypać tę resztkę do torebki. Tak wygląda proces suszenia kwiatów bzu akurat, ale też dużo różnych rzeczy. Teraz co się stanie z tą torebką, ponieważ ja sprawdzam, czy kwiaty już są wysuszone. Po prostu tutaj, jak to jest łamliwe, o, to jest w tej chwili wysuszone. Te najgrubsze takie, tutaj jest na przykład taki. No, jeżeli on tu jest dosyć suchy, to strzeli, o, i strzela. Czyli to jest suche, to jest suchutkie. Nawet słychać. I jak to trafi do tej dużej paczki, to potem trafia na samą górę i tutaj dosycha jeszcze ewentualnie, ale to nie będzie musiało tutaj trafiać. Tutaj wrzuciłem jeszcze nie do końca wysuszone pokrzywy, a nie miałem miejsca na bezczarny, więc jak już pokrzywy były tak troszkę podsuszone, to zdjęliśmy je wszystkie do tego woreczka i na ostatnią półkę trafił. A teraz, jak już są wysuszone całkowicie kwiaty bzu, to trafiają razem z torebką do takiego pudła z napisem susze. Takie żółte, hermetyczne pudła. W tym pudle na przykład mam opakowania, woreczki, paczuszki, wszystko, co może się przydać do zapakowania suszy. Jest tutaj też długopis i kartka. I kalendarz zbioru roślin zielarskich. Kiedy, co zbierać i jak suszyć. W jakiej temperaturze. Czy w cieniu, czy na słońcu. No, i tak to wygląda. Pięknie, no. Opyłkowano. Dobra. I szuflada trafia na miejsce. Tam już jest drabina. I będziemy zbierać następne kwiaty.